Gdzieś to było, no. Gdzieś to było. Za oblany egzamin jesteśmy często skorzy obwinić niemal wszystko. Nieprzystępny podręcznik, złośliwość egzaminatora, a nawet pogodę. Bolesna prawda jest jednak taka, że zazwyczaj to sami zawodzimy przez niewystarczające bądź niewłaściwe przygotowanie. O tym, jak się uczyć, by się nauczyć, w naszym materiale. Polskie studia mają to do siebie, że teorii na nich nie brakuje. A ponieważ na egzaminach detale to koniki, każdy zakuwa jak potrafi. Słucham muzyki, wyłączam się i staram się nie obserwować otoczenia dookoła. Muzyka raczej nie, jeśli już to klasyczna. Podkreślanie być może te ważniejsze rzeczy, prawda, szczególnie jak się uczy z książki. Głównie robię zadanie, że jeśli na ścisłym kierunku, to raczej teoria niewiele pomoże. Jeżeli coś, to na początek, później po prostu robienie mnóstwo zadań, żeby nauczyć się własnych metod. Nauka wspólna z kolegami to jest najlepsza nauka. Niezależnie od przyjętej taktyki, wiadomo, że zasadniczo do podręcznika trzeba po prostu przysiąść i dziobać go kartka po kartce. Ale te męki możemy sobie skrócić, stosując kilka trików. Na przykład słuchać muzyki barokowej. Nie od dziś wiadomo, jak zbawczy ma ona wpływ na przyswajalność opornego materiału dydaktycznego. Warto też użyć muzyki, która, co się nazywa w ogóle hemisync. I ta muzyka pochodzi z Instytutu Monroe, czyli z takiego instytutu, który skupia się na rozwoju takim jakby podświadomym umysłu. I dzięki właśnie tej muzyce, tam są specjalne utwory konstruowane w taki sposób, żeby synchronizować półkule mózgowe. W związku z tym można zwiększyć efektywność zapamiętywania, koncentracji, na przykład skupić się tylko na tekście, który mamy się nauczyć. Właściwy podkład muzyczny pozwoli nam się zrelaksować i skoncentrować, co jest podstawą sukcesu w nauce. Można też żonglować, by pobudzić i zsynchronizować obie półkule mózgowe. Gdy zaś talentów cyrkowych brak, robiąc notatki, warto posługiwać się obrazkami. Poza tym, że inicjują one pewne emocje, dodatkowo stymulują do pracy cały umysł. Lewa półkula jest logiczna, prawa półkula jest taka abstrakcyjna i zainicjowaniu też abstrakcyjnej półkuli mózgowej do zapamiętywania, żeby nie korzystać tylko z jednej półkuli, tylko z obu półkul, mamy wtedy dużo większą efektywność. Ucząc się, najlepiej wykorzystywać różne metody łącznie, podkreślać, robić mapy myśli, schematy i zakładki pamięciowe, stosować wspomniane podkłady dźwiękowe. Niewątpliwym atutem jest też umiejętność szybkiego czytania, bo wbrew pozorom szybkie czytanie to również lepsze zapamiętywanie. W momencie, kiedy wolno czytamy, nasz umysł skupia się czasami na wielu innych myślach i nie jesteśmy w stanie skoncentrować się. Natomiast kiedy musimy szybko czytać, no to jesteśmy tylko my i tekst. W związku z tym efektywność skupienia jest dużo większa niż w przypadku wolnego czytania. Przeciętny czytelnik pamięta 40% tego, co dopiero przeczytał. Tymczasem dzięki metodzie wyłapywania słów kluczy można odtworzyć nawet do 90% treści. Do tego dochodzi oszczędność czasu i stresu. Rachunek strat oraz zysków dla studenta jest tu dość korzystny. Zatem zdecydowanie warto trochę przysiąść, by się nauczyć, jak się uczyć. Szkolenia z metod efektywnej nauki odbywają się m.in. na Politechnice w ramach projektu Proactive Clubs. Małe, duże, te z nadzieniem różanym i te z malinowym, z lukrem lub z cukrem pudrem. Pączki mają dziś swoje święto, ale czy na pewno wszystko o nich wiemy? Kulisy przygotowań do Tłustego Czwartku odsłania Kinga Bury. Każdy lubi mieć swoje 5 minut. Oto, by dzisiejsze gwiazdy wyglądały jak najlepiej, dba tutaj ponad 60 osób. Najpierw masaż. Sprawne dłonie tych pań potrafią zdziałać cuda. Później kilkadziesiąt minut wylegiwania się w 40 stopniach Celsjusza i kolej na gorącą kąpiel. Poprawia nie tylko nastrój, ale i kolor. O proszę, takiego odcienia skóry pozazdrościłaby im niejedna wielbicielka solarium. By nie zawieść swych panów, pączki muszą też odrobinę wycierpieć. Ale po wzbogaceniu wnętrza pozostają już tylko zabiegi upiększające. Tu w wersji oszczędnej dla panów, a tu już z lukrową maseczką dla pań i delikatnymi dodatkami z czekolady. No, w takim wydaniu można już pokazać się na mieście. Doborowe towarzystwo liczy dzisiaj 100 tysięcy sztuk. Stara prawda głosi jednak, że najważniejsze jest wnętrze. Oryginalność też jest w cenie. Jakie więc pączki można spotkać we Wrocławiu? Pączek z nadzieniem z róży, pączek z nadzieniem z śliwkowym, pączek z nadzieniem malinowym, pączek z nadzieniem o smaku adwokata, pączek z nadzieniem czekoladowym oraz małe pączki z nadzieniem również różanym.
takim gronie nie mogło oczywiście zabraknąć prawdziwych perełek. Spod rąk cukierników zakładów piekarsko-ciastkarskich Mamut wychodzi dumny pączek wrocławski, produkowany według XIX-wiecznej receptury, oraz tegoroczny debiutant pączek pałacowy, powstały we współpracy z Muzeum Miejskim Wrocławia. Kilka tajemnic obu tych gwiazd zdradza nasza specjalistka. Pączek wrocławski jest z nadzieniem śliwkowym, z dodatkiem cynamonu. Oblany jest pomadą o smaku waniliowym. Jest puszysty, duży, ładny. Pączek pałacowy ma nadzienie malinowe. A dekoracja to jest taka delikatna, takie delikatne kreseczki z pomady. Słodkie, piękne i nieźle nadziane są dzisiaj gwiazdami. Ich urokowi trudno się oprzeć. A o kaloriach i zbędnych kilogramach pomyślimy pewnie dopiero, gdy wszystkie wypieki znikną.